Beniaminek ograł faworyta z Chorzowa 4-3. Już w pierwszej minucie trafił Pawicki. 10 minut później odpowiedział Wojtyna. Następnie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Depta. Klireks odrobił straty w drugiej połowie po golach Miozgi i Rabczaka. Ostatnie słowo należało do akademików z Gdańska, którzy strzelili zwycięską bramkę, a konkretnie ich nowy nabytek Burglin. Pewnie gdzieś tam zawsze po takiej sytuacji, kiedy się traci bramkę, to jest tak gdzieś, że no można było trzymać tego wróbla w garści, a nie łapać kanarka na dachu. Myśmy tego kanarka chcieli złapać i zostaliśmy z wróblem. Nawet wróbel też nam uciekł, także bez punktów będziemy wracać do Chorzowa. Cieszymy się z 3 punktów. 3 punkty są najważniejsze. Miałem jeszcze parę sytuacji, ale mam nadzieję, że te 2 bramki i dołożyłem jakąś cegiełkę do tego zwycięstwa. Nam bardzo potrzebne było to zwycięstwo, bo ile można w końcu przegrywać i to bardzo się z tego cieszę, że właśnie się odblokujemy. Będzie teraz, będzie już tylko lepiej i nie ma takiej możliwości, żebyśmy zwiesili głowy i nie walczyli o utrzymanie Ekstraklasy. W jakiś sposób coraz z każdą kolejką, można powiedzieć, gdzieś tam troszeczkę obsuwamy się w dół. Doszlusują pewnie do nas inne jeszcze zespoły i tam zrobi się dosyć ciasno. No, jesteśmy sami sobie winni. W końcu czego należy oczekiwać od zespołu, gdzie przyjeżdża się do ostatniej drużyny w tabeli, która właściwie zdobyła tylko 4 punkty, prawda? Zwycięstwa. No, myślę, że nie wiem, czy to długa podróż miała na to wpływ, czy jak gdyby przesądzenie gdzieś już tam w głowach, że no przecież będziemy grać z jakimś outsiderem, kiedy samo przestrzeganie zawodników, że tak nie jest, że trzeba się po prostu być skupionym na meczu, skoncentrowanym. No i tej koncentracji zabrakło od samego początku, o czym mówiłem już na wstępie.